Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Aleksander Laszenko i chciałbym Państwa zaprosić na moją wystawę na ulicę Łazienkowską 7 do Galerii Promocji Młodych Twórców. Wystawa nosi tytuł Możecie zacząć się bać. Może zacznę trochę od drugiej strony. Otóż wielu znajomych, wiele osób, które widziały moje obrazy, wielokrotnie mówiło mi, że czują rodzaj niepokoju, jaki się gdzieś tam czai w tym malarstwie. I to mnie trochę zasugerowało, żeby dać taki właśnie tytuł, tak żeby trochę wyjść naprzeciw wyobrażeniom. Oczywiście ten tytuł można interpretować również po swojemu. Ja tu daję oczywiście wolną rękę. To jest tylko jakiś punkt do jakichś rozważań. To są prace z ostatnich 2 lat, które są kontynuacją tego, co robiłem do tej pory, czyli są to motywy architektoniczne, inspirowane głównie architekturą modernistyczną lub neomodernistyczną. To jest tak, że ja sobie robię dokumentację często, chodząc na wycieczki po różnych miastach. To jest rodzaj takiego polowania z aparatem na ciekawe motywy, bądź to detal, bądź całe sceny. Ja to wykorzystuję mniej lub bardziej dosłownie potem. To jest jakby punkt wyjścia, ten rodzaj polowania na motywy. Czasami zdarza się, że są to jakieś przedstawienia kompletnie przeze mnie wymyślone, wykreowane gdzieś w głowie. Ale najczęściej punktem wyjścia jest jakaś dokumentacja fotograficzna. Głównie nieduże formaty tym razem. 3 tryptyki, czyli takie prace, które się gdzieś do siebie wzajemnie odnoszą, tworzą całość, ale mogą działać również osobno. Malowane akrylami i olejami, bo jedną i drugą technikę lubię, to zależnie od tego, do czego jej potrzebuję. Inspiracją, tak jak powiedziałem, głównie z rzeczywistości, gdzieś z tej architektury, ale też z jakichś nastrojów, które widzę w filmach, które mi się podobają, lub teledyskach. Na przykład teledyski zespołu Tortoise są bardzo wysmakowane w podobnym klimacie, jak ja lubię. Oprócz tego to nastrój czy inspiracje może tworzyć wszystko, literatura, rozmowa z ciekawymi ludźmi, także jakby te wpływy gdzieś docierają do mnie zewsząd. Olej ma, wiadomo, że ma tą gdzieś inne możliwości daje, ten kolor jest bardziej jakiś taki głęboki, świetlisty, akryl jest bardziej syntetyczny, silny. To już zależy od konkretnego pomysłu. Chociaż owszem, zawsze jest tak, że najpierw zastanawiam się nad techniką, jakiej użyję do konkretnej koncepcji, a dopiero potem zaczynam robić jakieś szkice czy konkretnie malować. Moje prace można obejrzeć na Facebooku. Wystarczy wpisać moje imię i nazwisko Aleksander Laszenko. Mam na koncie, tak nie wiem, musimy policzyć, no, 45 wystaw może solowych i zbiorowych w Polsce i za granicą. W najbliższym czasie szykuje mi się duża wystawa zbiorowa w mieście Szczecin, natomiast nie mogę jeszcze na razie mówić o szczegółach, bo sprawa jest w toku. A podkreślnik Laszenko @tlen.pl. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, gdybyście mieli Państwo ochotę się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, komentarzami, to zapraszam do dyskusji na Facebooku. Służę też swoją osobą, że tak powiem, na żywo. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, żeby ze mną porozmawiać, to proszę się kontaktować mailowo, ja chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.